Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Wybiła godzina 20. Zaczynamy kolejny 20 odcinek. Witajcie. Aż ten czas leci. Słuchajcie, mamy dla Was w ogóle, zaczynamy dzisiaj z kopyta, bo mamy fajny temat. Będzie... Ale przedtem mamy parę informacji dla Was. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo chcieliśmy Wam podziękować za wypełnienie ankiety. Tak. Która do nas doszła w całości, do bardzo dużo wiedzy dostaliśmy od Was. Wiemy, czego potrzebujemy, wiemy, czego Wy potrzebujecie i teraz będziemy robić wszystko, żeby Wam to zapewnić. Tak jest, więc możecie oczekiwać w bardzo krótkim w sumie czasie, myślę, zapowiedzi pewnych, które mamy nadzieję polubicie bardzo. Tak jest. Doszła do Ciebie paczka, Chris, dzisiaj? Tak, doszła, no. Muszę powiedzieć, fajna? Że nie wziąłem, tak, fajna, nie wziąłem tego ze sobą, bo po prostu wszystko leży na sesji, jest używane, więc od razu, wiesz, użyłem, no bo co, no trzeba użyć, nie? Tak szybko. Wydaje mi się, że pomysł jest świetny, ponieważ bardzo często te gadżety, to znaczy brak tych gadżetów powoduje, że komplikuje ci się życie, więc to są takie gadżety, które można powiedzieć bardzo, bardzo upraszczają życie producenta, realizatora. No, uwielbiam. Tak, więc od razu powiedz, co to jest, jak już mówisz tak ładnie, a ja to pokażę. No, tak jest, pokazuj. Słuchajcie, są to, dokładnie, są to takie dosyć specyficzne uchwyty, które pozwalają, na przykład tutaj w przypadku tego, co Grzesiu trzyma, użycie kilku mikrofonów naraz na jednym statywie, co oszczędza nam statyw oczywiście, jednocześnie na przykład zapewniając dobre ustawienie mikrofonów w stereofonii lub tudzież na przykład sfazowania mikrofonów w czasie nagrywania na przykład gitary, znaczy pieca gitary elektrycznej, gdzie są dwa mikrofony i chcemy, żeby one miały swoje membrany ustawione tak, żeby faza się zgadzała już z automatu. Fantastyczna rzecz, tam jeszcze jest też popfiltr, który ja kupiłem do SM7, nie mam go tutaj, ale jest genialny, naprawdę. No jest mnóstwo jeszcze? Rzeczy, natomiast... Jest mnóstwo, a jeszcze najlepsze to, że nasz wspaniały producent robi też rzeczy, których nie robił. Jak macie pomysł, możecie do niego zadzwonić, on wam to zrobi. Tak, ale nie powiedzieliśmy najważniejszego, że to jest Heinrich Concept, czyli to jest marka, którą wymyślił nasz dzisiejszy gość. Tak jest. I jako ciekawostkę od razu wam powiem, że takie uchwyty będą do wygrania u nas. Będzie konkurs, ponieważ nasz gość przygotował 4 takie pakiety. W każdym tym pakiecie jest... Ja wam to otworzę, pokażę, żeby nie było. Otwieracie sobie pudełko. Tutaj jest taki uchwyt. To jest 55 stopni na 2 mikrofony. I uchwyt do łamania SM-a 57. No, wiele, i tu jest trochę sianka na Wigilię. Też od razu dorzucił. Dobry chłopak jest w sumie. Jak tak na to patrzeć. I 4 takie paczki pojadą do Was. Właśnie nasz Mikołaj uruchomił link. Ten link chyba, o ile wiem, wystartował już na Facebooku naszym. Za chwilę wam go tutaj pokażę. Wszystko, co musicie zrobić, to wpisać adres mailowy. Chyba tam jest jeszcze, można sobie zwiększyć szansę, jak polajkujecie profil naszego gościa, Heinrich Concept, polajkujecie nasz profil, Instagram, YouTube, za to wszystko są punkty podobno i automat losujący wylosuje w przyszłym tygodniu o godzinie 21:00 4 osoby, które te gifty dostaną.
Fajnie. Fantastycznie. Cieszę się. Notabene mam nową partię kubków. Dojechała. Brawo. A i to jest kolejna rzecz, którą szybko musimy omówić, bo zmieniliśmy progi specjalnie dla Was na Patronite. I te progi teraz są już miesięczne, więc możecie nas wspierać co miesiąc, nie tak jak było dotychczas na 3. Trochę się tam w tych progach zmieniło, zdjęliśmy kubki, te kubki będziecie mogli kupić u nas w sklepie za moment, jak to tylko ogarniemy. Natomiast zapraszamy Was oczywiście na Patronite'a, ale zanim to mecenas kochany, jeżeli pozwolicie, odcinek oglądacie dzięki Sadowski Music Group, to przede wszystkim właściciel takich marek jak Kistor, czyli sklep muzyczny ze wszystkim, czego możecie potrzebować, czy MIDI24, sklep internetowy z podkładami muzycznymi wszelakich gatunków. SMG to również produkcja muzyczna, produkcja eventów, koncertów oraz licencje na publiczne odtwarzanie. Więcej informacji o nich znajdziecie oczywiście na stronie www.sadowski.pl oraz na stronach konkretnych marek. Właściciel marki SMG Robert Sadowski jest również producentem i kompozytorem. Jego produkcje znajdziecie na kanale YouTube, do którego Was serdecznie zapraszamy. Patronat medialny, niezmiennie portal apton.pl. Wszystko ze świata sceny, sprzętu, instrumentów, muzyki znajdziecie właśnie na stronie apton.pl. Zapraszamy na ich profil na Facebooku. No i oczywiście Patroni, Patronite. Chris. Patroni, słuchajcie, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za wasze wsparcie. W tym tygodniu są to Damian Wojtek, Jacek, Hambake Cafe, Mateusz, Tomek, Mack, Roman, Paweł, Marcin, dwóch Krzyśków, Rafał, Jan, Czesław, Krzysiek, znowu Janko, Weronika, Dawid, Joachim, Łukasz, Marcin, Tomek, Maria, Paweł i Mikul. Bardzo, bardzo wam dziękujemy za wasze wsparcie, a tym, którzy tego nie znają, przypominamy, że jest to platforma patronite.pl/nasetkę, na której możecie nas wspierać finansowo, co również ma efekt uboczny, taki, że my się czujemy po prostu podbudowani tym, co robimy, tak ze strony finansowej umożliwia nam to pokrycie przynajmniej w części naszych kosztów prowadzenia programu. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o VIP-roomie, dzięki któremu też budujemy tam społeczność. Tam są, słuchajcie, wszyscy nasi goście. Już wiemy, że nasz dzisiejszy też będzie, bo już się zgodził. Także macie możliwość porozmawiania z tymi wszystkimi ludźmi co wtorek o godzinie 20. Oczywiście nie wszyscy są naraz, ale tam są wybrane osoby. Kto ma czas, wpada. Rozmawiamy sobie o muzyce, o produkcji. Odpowiadamy też na wasze pytania. Więc to jest trochę taka grupa wsparcia. Tak. To co, oczywiście łapka w górę na YouTubie, dzwoneczek, będą powiadomienia, zapraszamy na Facebooka, na Instagrama i na wszystkie portale, gdzie sobie tylko zamyślicie. I oczywiście przypominamy, że jeżeli program wam się w ogóle podoba, to możecie też udostępniać informacje, czy to z naszej strony na Facebooku, czy na przykład o nadchodzących programach, dzielić się z ludźmi, którzy być może uważacie, których wy uważacie za potencjalnych odbiorców danego odcinka lub programu całego. Tak jest. Dobra, jedziemy z koksem. Dzisiaj wzięliśmy duży kaliber, ciężki kaliber. No, miałeś okazję kiedyś produkować coś takiego... Wiesz co, ja jakby dzisiaj miałem spotkanie z metalem, jak widać, więc spotkania z metalem nie zawsze wychodzą mi na dobre. Powiem ci tak, całej płyty nigdy nie robiłem. Zdarzyło mi się w kontekście filmowej muzyki robić coś metalopodobnego, ale raczej coś a la metal symfoniczny, takie rzeczy, czyli jakby symfoniczne rzeczy z takimi ciężkimi gitarami. Bardzo to lubię, bardzo lubię taką stylistykę, natomiast nigdy bym się nie odważył chyba zrobić metalowej płyty, chyba że mój asystent Kuba jest ze mną wtedy. Który jest metal. Tak, no ty masz Kubę od tego. No ja też nie miałem odwagi podejść do tego, też okazji. Bo jak ktoś przychodzi o płytę metalową, to wysyłam na przykład do takich ludzi jak nasz gość. Słuchajcie, zapraszamy go. Powiem dwa słowa. Realizator dźwięku, producent i basista. Od początku ukierunkowany na najbardziej ekstremalne formy muzyczne. Jako muzyk wystąpił w prawie wszystkich zakątach świata. W Europie, USA, Kanadzie, Australii, Indiach, Rosji czy Nowej Zelandii. Swoją drogą chyba dalej niż do Nowej Zelandii się nie da pojechać, bo potem się już wraca, nie?
Jakoś tak. Od 12 lat czynny zawodowo jako realizator nagrań i producent. Jako wykonawca i muzyk nagrał ponad 20 albumów, jako realizator oczywiście o wiele, wiele więcej. W studio współpracował z czołówką krajowej sceny metalowej Behemoth, Black River, Decapitated, Hunter i wielu innych. Właściciel Heinrich House Studio w Legionowie oraz stały bywalec najlepszych studiów nagraniowych w Polsce. Jest również właścicielem marki Heinrich Concept, gdzie projektuje i wytwarza akcesoria przydatne w codziennej pracy studyjnej. Dzisiejszy konkurs jest właśnie pod tą marką. Zapraszamy na spotkanie z najcięższym kalibrem muzycznym naszego dzisiejszego gościa, Filip Heinrich Hausa. Cześć, Filip. Dzień dobry, panie. Cześć, jak grzecznie w ogóle, wow. Chciałbym się pokazać z dobrej strony, na początku przynajmniej. Dobrze, bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie dzisiaj. Trochę cię przepytamy na okoliczność tego, o czym nie mamy zielonego pojęcia, jak się właśnie okazało. Chris, masz ochotę zacząć? Tak jest. Ja zacznę tak bardzo prozaicznie, bo to jakby, jak słuchamy metalu, to oprócz tych wszystkich gitar i stylistyki dosyć specyficznej, jaką jest ten styl, to najbardziej rzucają nam się w sumie bębny, a przynajmniej mi rzucają się bębny. I ta stopa, która nie ma, jakby nie ma drugiej takiej, nie? Metal jest dla mnie, ta stopa metalowa jest bardzo specyficzna i zastanawialiśmy się, no, rozmawiałem z moim asystentem na ten temat nieraz, czy to, że one i w ogóle generalnie bębny, one są tak strasznie wyprodukowane, ta stopa najczęściej nie ma żadnego rezonansu, nic, nie? Po prostu... Jak to jest, powiedz? Opowiedz mi o tych bębnach. Co kurczę to jest? Jak wy to robicie w ogóle? Wiesz co, no to wszystko się zaczyna od tego, od czego tu zacząć w ogóle. Generalnie mój dobry kolega Darek Brzozowski, też znany perkusista metalowy polski, nie tylko polski, bo gra w zespołach też zagranicznych, kiedyś uknął taki termin, że muzyka metalowa to jest muzyka amatorów dla amatorów. I tutaj coś w tym jest, bo jeśli chodzi o cały anturaż, który jakby jest jakby tutaj zaprzągnięty do całej tej sytuacji, ja znam w Polsce, bo zacznę w ogóle od tyłu, ja znam w Polsce, szczerze powiem, może ze 4 albo 5 ludzi, którzy potrafią ugrać naprawdę to, co słyszycie na albumach, tych metalowych, a reszta nie. I teraz przez lata, powiedzmy, tej naszej tutaj pracy z dźwiękiem, jakbyście sobie włączyli jakieś takie bardzo stare nagrania metalowe, to się okaże, że tam jest bardzo dużo mankamentów wykonawczych. I jakby na dzisiejsze standardy to jest niedopuszczalne wręcz, a w ramach rozwoju technologii, w ramach tego, ja to kiedyś nawet o tym mówiłem, przesuwania odpowiedzialności wykonawczej z muzyka na realizatora i na sprzęt i na różne tam techniki realizacyjne, no wraz z tym jakby przesuwaniem się tej granicy i jakby no polepszaniem się dzięki temu tej jakości, no to trzeba było wykombinować, jak to zrobić po prostu, bo tak jak wcześniej powiedziałem, no, tych 5 potrafi to zrobić, a cała reszta nie, a nagrywają wszyscy. Ten zawód, nie ukrywajmy, no to takie trudne słowo, pauperyzacja, poddał się temu, no i teraz właściwie kiedyś realizator, jakby cała sytuacja realizacyjna to była sytuacja taka, no bardziej bym powiedział, elitarna, no i każdy, kto wchodził do studia, jak sami wiecie, no to już umiał coś zagrać. A dzisiaj jest tak, że ktoś, kto ma pieniądze, po prostu wchodzi i studio nagraniowe to jest usługa jak każda inna. To już nie jest tak elitarne jak kiedyś tam lat temu. Jeszcze jak ja pamiętam, jak ja nagrywałem, byłem młodym muzykiem, no to jak pan taki siedział w studiu z brodą, druid w kapeluszu, tak ktoś powiedział, to było święte. A dzisiaj no to jest tak, że muzyk mówi mi, co ja mam zrobić, bo on wie lepiej, tak? Bo na YouTubie to się obejrzy. Więc to jest tak, troszkę się pozmieniało. No i cały raz mówię o tyłu, o tym wszystkim, zmierzam do meritum. Poniekąd to wszystko brzmi jak brzmi, bo a, wykonawczo ci muzycy nie potrafią tego ugrać, dwa, jakby przez to, że tego nie potrafią zrobić, no to technologia zaczęła to robić za nich, pojawiły się triggery. Te triggery pojawiły się no, na samym początku nie po to, żeby symulować gdzieś tam jakąś grę typowo metalową, tylko to były no, pierwsze jakieś takie dyskotekowe bardziej, pamiętacie, takie rąby prostokątne, nie? I jakby tu się jakby cała ta sytuacja zaczęła i ci wszyscy metalowcy to podłapali, że ej, to jest łatwiej, ja dzięki temu ugram stopkami, tak? Bo mam czujnik, a nie mikrofon. I
im bardziej grali w tę stronę, im bardziej to się w ten sposób jakby wszystko rozwijało, no i dzisiaj już no, te systemy są bardzo, bardzo zaawansowane, też jakby no, przeniknęło to do innego świata też jakby, nie tylko metalowego, ale jakby cały anturaż jakby moim zdaniem wziął się stąd, że ci perkusiści na samym początku nie byli w stanie fizycznie takich temp ugrać i trzeba było wymyśleć narzędzia, procesy, technologie, które im to po prostu umożliwią. I teraz, nie wiem, możecie tego nie wiedzieć, są stopki na przykład perkusyjne dla metalowców, które mają czujnik pod pedałem. To już nie jest kwestia tego, jak rezonuje naciąg i że mikrofon dostaje po prostu ciśnienie akustyczne, bo naciąg został, ktoś kopnął, uderzył, tylko jest czujnik po prostu pod pedałem, jak się naciska stopę, to czujnik po prostu dostaje sygnał i już. Na dobrą sprawę nawet nie trzeba grać na naciągach akustycznie, na przykład. A jeżeli chodzi o brzmienie, już ten jakby... No właśnie, tak. Artystyczną, no to jakby no, jedno trochę z drugiego wyniknęło. Myślę, że to tak trochę się naturalnie tak się zadziało, jak powiedziałem wcześniej, i gdzieś to do kanonu jakiegoś powiedzmy tego piękna metalowego wjechało, ale też ma te swoje plusy, bo ogólnie w metalu jakby moją pracą w większości przypadków jest zabijanie dynamiki, niestety, tak? Kiedyś pamiętam do mnie do studia czas robienia jakichś tam rzeczy, taki jazzowy właśnie realizator, jak zobaczył, co ja robię, to się za głowę złapał. Stary, co ty robisz? Wszystko miażdżysz, zabijasz muzykę. Na tym ta muzyka właśnie polega. Jest agresywna, tam jest ten headroom, cała ta jakby rozpiętość dynamiczna, no jakby to jest kunszt, żeby upchać jak najwięcej, mimo wszystko, żeby to nie było też takie kompletnie zabite, płaskie, ale mimo wszystko, wszystko co robimy, no to zabijamy tę dynamikę, a stopka jest tego no, ewidentnym przykładem. Generalnie jest tak, że dobra metalowa stopka to jest taka, która ma jakąś tam powiedzmy informację stoniczną, ma ten punkt, ma ten taki powiedzmy plask, ma powiedzmy jakąś zawartość tego dołu, ale nie za dużą i przede wszystkim jest wyrównana dynamicznie. No to jest niemożliwe do zagrania na akustycznym naciągu, tym bardziej jak często jest tak, że jest jeden naciąg i mamy podwójną stopkę, gdzie jeden bijak uderza w środek stopki, a drugi jest troszkę z boczku, tak? Jest tuci, 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 tuci. Tak samo też nigdy nie nastroimy identycznie dwóch central, zawsze jest tuci, 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 bo to się nie da po prostu, bo cały zestaw gra, cała rama gra. A ten trigger nam to jakby załatwi, tak? Że jakby mamy konstant skompresowane, takie samo brzmienie cały czas. To, przy to bardzo znaczy, że nie jest potrzebne. Mikrofonu nie ma w ogóle w miksie? Jest tylko trigger? To zależy od perkusisty, tak powiem. Jeżeli jest dobry perkusista, teraz miałem szaloną przyjemność być w Talpine Records, jak nagrywał zespół Behemoth swoje rzeczy. I tam, no wiadomo, było już na dzień dobry, że perkusista Zbyszek jest świetnym perkusistą i jest w stanie w akustyczny sposób ugrać to, co tam robi. Cała sesja była poprowadzona pod kątem roomów, pod kątem dalekich ujęć, oczywiście były directy wszędzie, ale jakby największą jakby robotę, bo potem te ślady dostałem do siebie, do studia, do jakiejś tam postprodukcji, no ewidentnie jest tak, że ten perkusista potrafi to wszystko zagrać, więc no tam jakby nawet były w ogóle ściągnięte frontowe naciągi, nie było triggerów i wszystko szło z mikrofonów. Ale tak jak powiedziałem, znam 5 ludzi, którzy potrafią ugrać takie rzeczy w takich tempach w tym kraju. Niestety. Okej, okay, czyli mit, że perkusja w takiej muzie jest samplowana, nie jest do końca mitem. Jest wręcz rzeczą normalną, nagminną i myślę, że 99,9% tego, okay, co słyszycie, bo no, rozumiem, że nie siedzicie w klimacie, jest w ten sposób robiona właśnie. Okej. Okay. Wręcz no, plus kwantyzowanie pewnie tych bębnów? Absolutnie, inaczej, no to jest tak, że był taki moment, wiecie jak to jest, no, i moda i historia to koła takie zataczają co jakiś czas, prawda? Gdy pojawiły się te wszystkie triggery, jakieś D-dramy, wszystkie te jakby akcesoria, które właśnie w ten sposób to wszystko właśnie ewidentnie było próbkowane, była taka moda przez chwilę właśnie na taką totalną kwantyzację, totalne próbkowanie, gdzie tym zachłysnęli, a potem zaczęli od tego powrotu odchodzić. No i teraz na dzień dzisiejszy mamy 2021 rok, to myślę, że takim jakby taką miarą kunsztu studia jest to, że mimo, że każdy gdzieś tam wie podskórnie, że jest to poprawiane, jest edytowane, równane, podstawiane i tak dalej, to żeby zrobić to w taki sposób, aby to było jak najbardziej żywe, mimo wszystko. Okej. Okay.
Więc dzisiaj mamy takie standardy, powiedzmy, że próbujemy, żeby to było, brzmiało jak żywe, ale każdy wie, że no to nie jest tak do końca. Okej, ale rozumiem, że to w takim układzie jest proces, który spoczywa na twoich barkach, bo w Muzie Popowej na przykład jest w ten sposób, że są ludzie, którzy programują perkusję i oni się tylko tym zajmują, potem jakby resztę aranżu robi ktoś zupełnie inny. Tutaj w tym wypadku rozumiem, że nie robią tego muzycy, tylko to jest kwestia realizatora, który to potem układa klocek po klocku. Tak? Dobrze to rozumiem? Więc powiem wam tak, po tym programie już nie będę miał w ogóle roboty, coś czuję. Bo narzekam na wszystkich. Możemy pójść dalej. Żeby nie było, ja się wytłumaczę. Ja też to kiedyś mówiłem. Muzyka metalowa to jest muzyka amatorów dla amatorów. I jakby ja absolutnie nie wymagam od moich klientów, że są zawodowcami i jakby nie mam z tym problemu, że ktoś czegoś nie potrafi zrobić, tak? Taki disclaimer musiałem zrobić na początku, tak? Żeby nie było. Ale, po pierwsze, 99,9 mojej klienteli w procentach nie wie, jak nastroić bębny. Nigdy ich nie stroiło. Jak kupili bębny w sklepie i naciągi były OM na rezo pod spodem, tak mają je do dzisiaj, a to było 10 lat temu i nigdy ich nie wymieniali. Bębny się stroi? No właśnie. Nie mają w ogóle o tym pojęcia, powiem szczerze. Tu już jakby zaczyna się kłopot taki, że już na dzień dobry wchodzi muzyk ze swoim sprzętem i już na dzień dobry on nie jest w ogóle świadomy swojego sprzętu. On nie wie w ogóle, z czym on przyszedł. On gra na tym 5 lat i on nie wie, na czym on gra. On nie słyszy, nie wie, nie umie i ja stroję bębny, ja je ustawiam, ja je wymyślam. Mam tutaj w studiu właśnie też dzięki Darkowi Tamę Star Classic, taką moją studyjną tutaj jakby, którą już ogarniętą mam, wiem, jak ona gra, jak ona stroi i tak dalej. Mam też komplet blach, ileś tam werbli. To jest taki sprzęt mój w razie W, gdyby coś na nim się wydarzyło. I to nie jest tak, że ja promuję swój sprzęt, oczywiście byłoby mi łatwiej, ale staram się tego nie robić, ale myślę, że na 80% przypadków nagrywam na tej tamie, bo to, co ludzie przynoszą, to jest totalny świat. Więc nie mówię, to nie jest wina tych ludzi, nie są po prostu świadomi, tyle, nie? To jest brak świadomości. Więc jeśli mówimy o programowaniu, ustawianiu czegokolwiek, produkcji, jakimś pomyśle, jakimkolwiek pomyśle na cokolwiek z bębnami, to w 90% to jest moja praca. To jakby wszystko ja robię. Muzyk ma tylko siąść, okay. Tam jakieś tam te do kliku zagrać. Okay. A to wszystko prostuje. Czy zdarza się, że robicie to po prostu programując bębny na jakimś wirtualnym, na wirtualnej wtyczce po prostu, czy nie jest łatwiej? Wiesz co, znaczy inaczej, ja osobiście, bo może to jest subiektywna ocena, ja nie lubię bardzo tych roomplayerów, tych EZ drummerów, superior drummerów, mam oczywiście jakieś tam ze dwa pakiety tych programów, bo gdzieś tam muszę je mieć w razie czego, ale ja ich nie lubię, bo ja wychodzę z założenia, że mimo, że ten perkusista może być niedokładny, mimo, że on ma jakieś tam swoje mankamenty wykonawcze, że coś tam, to jakby jest taka zasada, że o ile to może być skwantyzowane, to jest kwestia gustu oczywiście, tak? To może być skwantyzowane, ale jakby te zależności dynamiczne z programu, jak dostaję czasami wyklikane najgorzej przez gitarzystę, bez dynamiki, czyli velocity jest po prostu na jednej pozycji, gdzieś tam 127 i cały czas na czerwono wszystko, no to efekt karabinu maszynowego się robi, tak? I ja potem siedzę i próbuję jakimiś dziwnymi algorytmami typu humanize, randomize, gdzieś tam to coś tam z tym zrobić, żeby ktoś to grało, no, ale to nie gra człowiek, tylko gra algorytm jakiś tam, powiedzmy, tak? No to nie ma prawa dobrze brzmieć, tym bardziej, że mówimy o muzyce no, takiej granej na żywo. Więc jaki to by nie był perkusista, to wolę, nawet jak go podstawiam, ja mam taką jakby zasadę, że jak wjeżdża mi perkusista do studia, to od razu sampluję bębny, jakie już ustawię, wystroję, to wszystko działa mi mniej więcej, to jest sampluję trusieńkie z blachami ze wszystkim i je trzymam i nierzadko jest tak, że potem pod bębny, które gdzieś tam ten muzyk zagrał, jest taka prosta zasada, nie wiem, wyobraźcie sobie tempo, 280 jedyneczki są, tak? Perkusista gra przejście, musi na florze dobić flor, ale wie, że musi za chwilę na hi-hat przejść, więc całe ciało musi przewalić w tempie 280 na hi-hat. Nie ma opcji, żeby on mi dobił ten floor na końcu, bo on już o tym hi-hacie myśli, on już chce bić blast jakiś tam, taki bardzo szybki. Więc po to sampluję te bębny, że potem mam ten floor nagrany, ładny, samplowany i go podstawiam w to miejsce, żeby był bardziej dobity, tak? Żeby ta dynamika była zachowana, jakaś tam lepsza troszkę. Więc to musisz mu dostawić... Musisz mu dostawić tyle floor tomu, żeby ostatni był zaraz obok hi-hatu. On wtedy dookoła się kręci i ma od razu hi-hat. No. To już dlatego wiemy, dlaczego Rush miał tyle bębnów. Dokładnie, tak. Dokładnie.
No dobra, jak jesteśmy już w takim razie po bębnach, to teraz powiedz coś o gitarach, bo mnie to z kolei strasznie zaciekawia. Jak to jest z tym mięchem takim gitarowym? Skąd to się bierze? Ze zwykłego SMA z pieca, czy tam są jakieś rozwiązania? No, powiem szczerze, że ja miałem taki lot przez chwilę, że zmieniałem mikrofony, w sensie mikrofony to kolory, tak? Pędzle, malujemy tymi pędzlami naszymi, tak? Preampy, mikrofony i każdy, oczywiście o tym można też gadać pewnie parę godzin. W każdym razie miałem taki lot, że zmieniałem sobie mikrofony, a to taki, a to inny, i mówię, to tutaj jest jakby ten kolor. I jak byłem takim, powiedzmy, nie mówię, że teraz jestem jakoś nie wiem, doświadczonym, ale jak byłem mniej doświadczonym realizatorem, no to jak coś mi nie grało, to leciałem do sali i zmieniałem pozycję, o tam jakiś kącik, albo zmieniałem mikrofon, albo może inny preamp, albo coś i nie gra, i nie gra, i nie działa. I dzisiaj wiem po prostu, jakby takie no też koło zatoczyłem, moje główne mikrofony do gitary na dzień dzisiejszy to są dwa SM57 i SM7B. To jest mój setup gitarowy, używam tylko mikrofonów dynamicznych, nie używam w ogóle żadnych pojemności, nie mam Royera, miałem, sprzedałem, bo w muzyce okazało się, że był za mało agresywny do tego, co ja robię, mimo wszystko. I to jest tak z tą gitarą, że tu jest gitara, tu, prawa rąsia. Jak przyjeżdża gitarzysta, bierze w ręce gitarę, uderzenie, prawa ręka. Uderzenie, ja już wiem, że mam gitarę nagrane, czy nie. Czy będzie męka, czy nie będzie. I jakby sam setup nazywam małżeństwo. Odpowiednia gitara z odpowiednią głową, z odpowiednią paczką. I teraz też o tym dobrze pewnie wiecie, że nie każda dobra głowa gra z dobrą paczką. To trzeba znaleźć taki, ten taki, jakiś taki zestaw, tak? I ja to mówię, no to małżeństwo. I no też jest różnie z tą świadomością muzyków, tak? Jedni bardzo są świadomi tego, na czym grają, co robią, a inni po prostu przychodzą i wiesz, żeby napieprzało metal! I to tyle, co oni tam mają do powiedzenia, nie? W temacie. Więc no, na mnie spoczywa ta cała produkcja tego wszystkiego. Tak powiem anegdotę, ostatnio mój kolega serdeczny, Arek Malczewski, też znany realizator metalowy, dostał ostatnio do miksu online, teraz się trzymajcie. Bębny w MIDI, jeden plik, bas DI, nagrany nie wiadomo gdzie, gitara lewa nagrana DI, gitara prawa nagrana DI i wokal na jednym traku. Koniec miksu. 12 numerów. Dziękuję. Proszę, zrób nam płytę, zmiksuj nam. Drogo Arek, było chyba. Arek mówi, ale co ja mam zrobić? Jakie brzmienie? Jaki sprzęt, pomysł, produkcja, cokolwiek? No wiesz, żeby było fajnie, tak zrób. No. No, ale zawsze może powiedzieć, że jest bardzo zajęty do 25 roku. No, może tak być, tak, dokładnie. Wiesz, ja bym z tego wyszedł inaczej, zadzwonił po prostu po sesyjnych, mówi, tu macie demo. Tak, zróbcie to teraz dobrze. Teraz jedziemy. Znaczy, mówię o tym dlatego, że pytacie mnie o taką świadomość, bo jak wcześniejszy wasz oglądałem te odcinki, to wypowiadają się osoby, które są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, które do waszego dekalogu trochę nawiążę. Następuje taki pewien mezalians, jeśli chodzi o świadomość pewnych rzeczy. I mówię, ja znowu tam disclaimer, nie mam problemu z tym, że moi klienci wspaniali to są amatorzy. No, gdyby nie oni, umówmy się, no 90% branży bazuje na amatorach, no nie nagrywamy codziennie Britney Spears, tak? Więc nie można być na to jakby złym. Gdyby to byli zawodowcy i z czymś takim przychodzili, to mogłbym mieć wąs na to, ale w ten sposób to nie mogę mieć. I mówię, rozmawiając o pewnych rzeczach w taki sposób świadomy, o aranżacji, w ogóle co to jest aranżacja, ludzie, o jakichś takich podstawowych rzeczach związanych z samym setupem sprzętu, o tym, jak pewne rzeczy się robi, no mówię, no tutaj następuje pewien mezalians i w tym, co ja robię na co dzień, jakby moja baza klientów, to, co się tutaj dzieje, to jest tak, że ja już nawet kiedyś próbowałem to tłumaczyć, uświadamiać tych ludzi, próbowałem jakby, żeby wiedzieli mniej więcej, co się dzieje w ogóle, bo takie lemingi przychodzą w tym studiu, przerażeni, co się dzieje, te stres ich bierze i tak dalej. Już przestałem to robić. Już nie uświadamiam ich, bo i tak wiem, że to jest krew w piach po prostu. Oni mają przyjść te 2-3 lata, zrobić swoje, ja mam zrobić swoje i każdy ma być zadowolony, tak? Więc tutaj to jest, no mówię, mezalians pewien taki świadomości pewnych rzeczy po prostu. Zauważ jednak, Grzesiu, jak bardzo blisko to wszystko jest. My dokładnie o tym samym mówimy. Najpierw tak, muzyk, tak. Potem przygotowany instrument, umiejętność jego, warsztat i to jest cały sound. Ludzie często się też mnie pytają, jak nagrywasz, jak robisz dobry sound? No zaczynam od dobrego muzyka, stawiam go na odpowiednio przygotowanym instrumencie i to wszystko działa samo.
Ja mam dzisiaj kwartet jeszcze dzisiaj jazzowy, na którym nie ma żadnej korekcji, nic, są tylko mikrofony ustawione, mam ich tam, nie wiem, z 20 czy coś, ale tam nie ma nic innego i to gra, nie musisz nic robić, ale notabene, mam pytanie co do gitar, czy ekwalizujesz mocno na wejściu, bo to mnie ciekawi, czy gitara, ona brzmi już z buta i to, co wchodzi po SM-ie, po prostu ląduje na taśmie, jest już bardzo blisko ostatecznego dźwięku? Wiesz co, tutaj trzeba mojego workflow przejść, bo ja jestem typowym studiem, takim powiedział, bardziej produkcyjnym i bardzo mocno nastawionym na in the box. Ja mam preampy, mikrofony, ale nie używam kompletnie żadnego outboardu. Ale też to jakby wynika z mojego modelu pracy, no bo mówię, ja pracuję na małych budżetach, umówmy się, i ja no, siłą rzeczy muszę iść na ilość, jeśli chodzi o to, co ja robię. I ja średnio mam od 7 do 10 projektów jednocześnie, ja nie mam czasu na outboard, bo no chyba, że miałbym tutaj recall wszędzie pozapinany, ale nie stać mi na outboard, żeby tak mieć. I ja po prostu, no, chodzi o czas, o to, że temu trzeba to wypluć, temu trzeba tamto wyrenderować, ten potrzebuje jakąś tam konkretną sesję z jakimiś konkretnymi tam zapiętymi rzeczami, więc ja wgrywając różne rzeczy, staram się, żeby one były inaczej, jak nagrywam gdzieś na zewnątrz, w jakimś takim lepszym, większym studiu, to staram się nagrywać stratnie, czyli z jakimś tam korekcją, jakaś fajna kompresja, to użyć tej kompresji, ale jak ja u siebie nagrywam, z tego, że tego outboardu nie mam, to wbijam wszystko tak jak jest. Ale to też się dziwią, często właśnie muzycy do mnie przychodzą, ale już jakby fama poszła w świat, więc już wiedzą o tym, że ja jakby też mówię, ja biorę pieniądze nie za to, że ja ten czerwony guzik będę naciskał, bo w dzisiejszych czasach to już każdy może mieć w domu laptopa jakiegoś doinwestowanego i czerwony guzik sobie naciskać, tylko ja biorę pieniądze za to, że wiem, jak to ustawić wszystko. Tak. I czy to są bębny, czy to są gitary, czy to są basy, cokolwiek. Ja jakby na etapie nagraniowym doklejam kolejne warstwy do miksu i to ma działać. I w momencie, gdy kapela ode mnie wychodzi ze studia, ja mam właściwie czysty stół, nie wiem, są takie proste ruchy, typu, nie wiem, odcięty dół na blachach, coś w tym stylu, ale nic ponadto. Mhm. I to działa, to się klei. To już razem jest jakąś taką działającą razem formą. I jak pytasz o gitarę, nie robię na nagraniu, nie robię nic z niczym. Ani z gitarami, ani z basem, ani z... nic. Ewentualnie jakaś delikatna wysyłeczka, gdzieś tam jakiś pogłosik, coś, ale to jest wszystko, nie? No to tak jak na jazzie ja, no to jest to samo. Musi działać ze źródeł, po prostu. Jak nie działa ze źródeł, to trzeba zmienić źródło, tak? Tak. Także rzucić perkusistę. Dokładnie. Kochani, przypominam, że możecie zadawać pytania, to jest też dla was. To już jest część już mamy widzę. To? Tak, już się pojawiają, ale ja chciałem jeszcze nawiązać, już kończąc trochę ten temat, do tych takich mięsistych gitar, bo mówicie, że to w ręce jest, no i to jest też prawda oczywiście. Natomiast to jest znowu kolejny punkt, który jest też w naszym dekalogu, to jest aranżacja, bo przecież te gitary zazwyczaj są podbite właśnie basem, którego tutaj mamy jako przedstawiciela, Filip przecież wiesz doskonale, że to są po prostu unisono też i stąd masz też ten dół, nie? No to nie zawsze, no, znaczy inaczej. Niestety tak jest. Ja na tym ubolewam. Mówię, mimo że jestem basistą. Nieraz aktywny byłem 10 lat temu z tym basem, no ale gdzieś tam sobie powiedzmy pykam jeszcze. To jest tak, że nie wiem, może wy mi powiedzcie też. Ja też wam pytanie zadam. Wchodzi zespół na sesję do was. Nie wiem, niech to będzie 3, 4, 5 osób. Kto wchodzi ostatni? Odpowiem, basista. Basista to jest taki zawsze, co ma najmniej do powiedzenia. To jest taki skulony, przerażony, zahukany, zakrzyczony przez tych swoich zespołu. Trochę tak jest, jak mówisz, faktycznie. Najmniej mówi. Tak, w amatorskich zespołach rzeczywiście, kurczę, masz rację. I to jest taki kolega, z nim się po prostu dobrze pije. No. Nie ukrywajmy tego. On jest po prostu fajny. No i to jest tyle. Tak naprawdę, jeśli chodzi o... Rozumiem, że te cztery struny to jest ograniczenie katastrofy. Powiem tak, też, nie wiem, no 80%, tak z 30%, tak mówię, no hipotetycznie, że zrzucam przypadków, no gitarzysta bierze bas i nagrywa bas, tak, bo zna riffy, bo basista nie zna. No i teraz kwestia jest taka, że z tym unisono, o które zapytałeś, Grzesiu, no to jest tak, że to nie jest kwestia, że
unisono jest, bo to jest tak fajnie, tylko po prostu jak na sesji okazuje, że gitarzysta musi zagrać bas, no to się rzeczy gra swoją linię, tylko że na jednej strunie. Okay. Przejść bardzo szybkie szkolenia grania na basie, tak? Więc aha, jak gram tu kwinty, bo z reguły tak jest, ewentualnie jakaś kwarta się pojawi, no to jak gra te kwinty przez tam całą tą płytę, no to patrzy, aha, tu jest ta podstawa harmoniczna, no to będę grał ten jeden palec, no i tak gra, no i wychodzi unisono. No na szczęście te bardziej... Zburzyłeś mój cały świat, wiesz, naprawdę, dzięki. Bardziej, no mówię, co czuję na ten metal, no mówię, nie przyjdzie, ale to nie o to chodzi, nie o to chodzi. Bo też ma to swój urok, bo właśnie z tego wynikają rzeczy, których nikt inny by w inny sposób nie zrobił, no, poniekąd, no. Dokładnie tak. W każdym razie, mówię, no z tym unisono, no, kapele bardziej takie, powiedzmy, doświadczone, no, to już tak nie jest, no to już jednak jest sekcja, oni już siebie słuchają nawzajem, już jest ta praca, ten bas już klei te gitary z tą perkusją, więc no to tak już bez przesady, tak? No, to jest bardzo indywidualna kwestia. Filip, ja ci muszę powiedzieć, że ja przez jakiś czas słuchałem płyt folkowych firmy Stockfish niemieckiej, która dla mnie robi najlepsze produkcje akustyczne i w końcu zakumałem, czemu to zawsze dubsko urywa. No otóż właśnie dlatego, że tam jest fretlessowy bas często, który jest sklejony jeden do jeden ze wszystkimi akordami tych akustyków. I ty masz wrażenie, że dół jest z akustyka, to jest tak jak mówi Grzesiu, właśnie ten jeden do jeden bas robi cały dół i po prostu trzepie tobą, a ty masz wrażenie, że tam gość śpiewa po prostu z gitarą, nie? Otóż właśnie ten myk. Ja was w ogóle zaskoczę, myślę, bo też robiłem takie rzeczy i jakby jest to praktyka bardzo znana, że pod... macie taki typowo metalowy, powiedzmy, tylko mówię taki bardziej modern, powiedzmy jakiś tam klimat zespół i jakby jest gitara basowa, która gra środkiem, która gra rzeczy harmoniczne, a pod tą gitarą basową przez całą płytę zaprogramowaną w MIDI jest albo symulacji bas, albo jest to po prostu taki pad basowy, który jakby robi podstawę harmoniczną. Wam się wydaje, że to jest właśnie pasmo basu bądź gitar, a to jest właśnie taki pad, który on nie ma być słyszany, ma dać tylko i wyłącznie pasmo, ma taki uzupełniać dół. A muszę ci powiedzieć, że... Odpowiedziałeś trochę na moje też następne pytanie, bo chciałem cię zapytać, jak często wykorzystujesz syntezatory w tej muzie. Ja pamiętam, że kiedyś z Maćkiem Marińczukiem nagrywaliśmy jakiś taki numer, jeden z cięższych właśnie tam na płytę i myśmy wtedy gitary podbili właśnie syntem takim z wirusa bardzo niskim, z wykręconym subem grającym unisono i to dostało takiej po prostu petardy, że to w ogóle, wiesz, nie do osiągnięcia niczym innym. Powiem wam, że ja też ostatnio zacząłem się bawić taką wtyczką z Plugin Alliance Subsynth BX-a. I powiem, że powiem szczerze, to jest taki syntezator, jakby to nie jest tylko taka wtyczka, co ci robi dół, tam gdzie go nie ma, ale ona realnie jakby dodaje te oktawy. Aha, rozumiem. Połączenie oktawera z takim generatorem suba trochę, nie? A, generatorem, ale nie taki, wiesz, jak sub generator, tylko taki konkretny synth, który gdzieś tam się opiera na materiale, który wchodzi i dodaje do niego te harmoniczne dolne jakby, nie? Fajnie to działa. Z basem, bo to myślę może być ciekawe dla wielu osób, jak w ogóle procesuje się bas w metalu takim ciężkim? Generalnie zabija się go i to zabija się go w sposób nie tyle, że powiem tak, korekcja, saturacja jakaś, powiedzmy, bardzo mocna kompresja i na to wszystko limiter, ale taki limiter, żeby po prostu była, nie wiem, tłumione, nie wiem, do 5-6 decybeli jeszcze na to wszystko. Chodzi o to, że jak grasz na basie w takiej ciężkiej muzyce, no to powiedzmy, masz te tam, nie wiem, grubości różnych strun i też zależy od instrumentu, od gry i tak dalej, ale no wiadomo, że ta gruba struna, powiedzmy E, no my tu i tak gramy na piątkach, więc jeszcze struna B dochodzi, ale niech będzie ta struna E, no z racji swojej jakby tej grubości, no ona jest jakby potężniejsza już sama z siebie, aniżeli, nie wiem, struna G na przykład, tak? Mhm. I jakiś pasaż jest na basie i nagle gitarzysta gdzieś wchodzi, basista w górę gryfu, gra te dźwięki gdzieś tam, powiedzmy, wyżej, to jakby nie chodzi o jakby głośność dźwięku, tylko o siłę tego dźwięku, siłą rzeczy ona jest słabsza troszkę. I tym literem miażdżymy na masakrę wszystko po to, żeby grał jak z MIDI. Każda nuta ma mieć taką samą amplitudę, taką samą siłę. Oczywiście to teraz bardzo pokazuję tak obrazowo, ale ja wiem, o co chodzi, tak. Zmiażdżysz ten bas do tego stopnia, że czy ten basista gra pustą E nawala, czy gra gdzieś w połowie gryfu, nie wiem, w oktawie, coś tam gra, jakieś rzeczy
i tutaj musi mieć taką samą siłę uderzenia w ten bas, żeby nie było tak, że gdzieś w tym riffie nagle w połowie riffu jakieś tam nam giną po prostu energia jakby, nie? Więc jest to bardzo, bardzo mocno procesowany instrument, niestety. Mamy wysyp pytań, myślę, że to jest ten moment. Jedziemy, bo to już jest czas, tak. Fieras 1322. Wielu realizatorów nagrań basu rezygnuje ze ścieżki z mikrofonu. Co o tym sądzisz? Czy rzeczywiście dobry preamp i DI robią lepszą robotę? To jest tak. Zależy. Jakby idea nagrywania DI w stu nie jest jakimś nowym pomysłem, bo już kiedyś tak robiono i to się świetnie sprawdzało. No teraz mamy wysyp wszelkiej maści różnych pluginów, na przykład Parallax Neural DSP albo Mammoth od polskiego Aurora DSP. Są to pluginy, które emulują brzmienie, właściwie już nie tyle wzmacniacza, co brzmienie po prostu dobrze sprocesowanej gitary. Ja bym na to spojrzał w ten sposób. To są tylko narzędzia. W zależności od kontekstu, od tego, co robimy, nagrywałbym albo tak, co się sprawdzi, to tak zróbmy. I ja osobiście powiem szczerze, że nagrywam i na wzmacniaczach, na kolumnach normalnie, klasycznie, i na pluginach, a czasami nawet łączę ze sobą te dwa światy, używam, mam Two Notes Torpedo i używam właśnie tego, tych impulsów z Two Notesa, żeby gdzieś tam sobie blendować, jakby te dwa światy razem łączyć, żeby jakieś pożądane efekty z tego sobie wyciągać. Więc tak bym powiedział. Dobrze, Janko, jakie twoim zdaniem są najlepsze emulacje wzmacniaczy gitarowych do metalu? Neutral, Rhino, Aurora, Amplitube i tak dalej, i tak dalej. Janko, powiem tak, nie znam wszystkich, bo nie sposób w tym momencie wszystkich tych już sprzętów ogarniać. Ja ostatnio jestem fanem Neural DSP, ostatni ich produkt kupiłem, chyba to się nazywa Gojira, tam są chyba trzy wzmacniacze, plus jest najnowszy Soldano SL100, który jest moim zdaniem rewelacyjny, bo ma takie jak saturację końcówki mocy, czego próżno szukać u konkurencji, ale też dostałem ostatnio od właśnie Aurora DSP Rhino, który też mi się bardzo spodobał, i o ile Neural emuluje konkretne wzmacniacze, konkretne jakby sygnatury brzmieniowe, o tyle Rhino jest taki bardziej neutralny i to jest jakby taki, bym powiedział, symulator uniwersalny, którego no, ciężko jakby do konkretnej marki czy modelu jakby przypasować. Wiem, że są te wszystkie Amplituby, Biasy i tak dalej, no to się wszystko rozwija cały czas. Ja osobiście na tyle, na ile tam miałem styczność z tymi wszystkimi rzeczami, miałem też Kempera, miałem Fractala, mówię o sprzętowych rzeczach. Dla mnie na dzień dzisiejszy, 2021 rok, polecam, ja osobiście, to nie jest obiektywna ocena, to ocena subiektywna, Neural DSP albo Aurora i co tam ci się spodoba z Neurala albo Rhino od Aurory. Także to jest mój werdykt na dzisiaj. Z takiej czystej ciekawości, rozwijając temat, miałeś okazję korzystania z Oxa uładowego do gitar? Nie miałem go jeszcze. Nie metalowa rzecz, to bardziej do takiego blues rocka i hard rocka, nie? No tak. Wiesz co, ale teoretycznie to jest symulator tak naprawdę paczki, czyli podpinasz głowę, tak, z jaką przychodzisz, i to jest wersja silent. Po prostu, trzeba nie? Sprawdzić. Ja jestem ciekaw, jakby się to sprawdziło tobie. Tutaj, no co wspomniałem, ja używam akurat jakby dokładnie do tego samego, używam Torpedo Two Notes. Jakby tak. Francuzi tutaj no, rozwalili system. To jest na tyle, na ile jakby, bo interesuję się tymi wszystkimi impulsami już od lat tak naprawdę i mam impulsy i w ogóle preampów, i mikrofonów, i pomieszczeń, i paczek, i no, gdzieś tam sobie tym wszystkim kręcę. No to jak wjechało Torpedo, no to pozamiatali. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale nie słyszałem nigdy lepszych impulsów i w ogóle prawa ręka, odpowiedź prawej ręki, jak się gra na tym, jest zupełnie inna, aniżeli u konkurencji. Więc tutaj moim zdaniem są bezkonkurencyjni. Ciekawe. Dobra, aż mnie zaciekawiłeś, sam sobie to sprawdzę. Mój asystent ma mojego Oxa często i ma to Torpedo i zapytam się go, jako to u niego w tym metalowym graniu. Ja nie miałem Oxa, także ja nie chcę się też wypowiadać, mówię, to są moje subiektywne oceny. No. Ja mam wrażenie, że to jest bardziej do rocka i hard rocka, że to gdzieś jest ta granica, nie? Że metal... Nie słyszałem, żeby tego. Znaczy, też już tak nie szufladkujmy tego metalu, że to jest jakby zupełnie gdzieś tam poza światem jakaś taka bardzo wąska specjalizacja. No, gdzieś tam te światy się przenikają, też no, dużo muzyki rockowej narobiłem,
I też oczywiście biłem się po łapach, no bo człowiek ma jakieś tam swoje nawyki metalowe do ciężkich miksów, do transientowych bębnów, do ciężkich takich bardzo w dole tych miksów, ale myślę, że to jest kwestia, te narzędzia wszystkie, to jest kwestia kontekstu, co nagrywamy, to się używa po prostu. Nie? Jasne, tutaj, Tasior 2103. Filip, nagrywasz tylko metal, czy jakieś inne rzeczy też? Obecnie, znaczy inaczej, ja tak, wyrosłem z tego metalu, no bo siłą rzeczy grałem w zespołach tego nurtu, powiedzmy, więc no siłą rzeczy do mnie koledzy z tego nurtu przychodzili. Potem się troszkę obraziłem, zacząłem robić, starać się robić zupełnie inne rzeczy, ale no z różnym efektem, powiem szczerze. Było tak, że czasami mi się coś fajnie udało ukręcić, a czasami była to spektakularna porażka z mojej strony i się tego przyznaję. I dzisiaj chyba już dojrzałem do tego, że jednak chyba zostanę w tej swojej niszy, bo w tym się czuję najlepiej i wiem, jakby wiem sam, że jestem w stanie zrobić najlepsze rzeczy w tym, co rozumiem, co mi gra w serduszku po prostu. Nie wezmę się za jazz, także Chrisu, możesz mieć, wiesz, spokojnie śpi, jazzu robić nie będę, chyba że na szkolenie do ciebie przyjdę. Zrobimy jazz metal. Na razie robię metal, tak. Cały czas robię taki metal, że myślę, że już jakby anturaż tego metalu wykracza poza takie normalne pojmowanie takiego normalnego zjadacza chleba, powiedzmy, tak? Bo jesteśmy tutaj na naszym takim poprzedzającym briefie rozmawiali o zespole Rammstein, który można uznawać za coś, co jest dobrze wyprodukowane, a ja już produkuję rzeczy, które są piwnicą i to już nie jest Rammstein. To już jest coś tak potwornie, ohydnie złego, że trzeba to rozumieć, żeby to zrobić po prostu. No. A propos stylistyki, o której mówisz, że jakby jazz jest wolny od ciebie, przecież płyta, którą mieliśmy okazję nagrywać z Chrisem, Maćka Fortuny, o którą przyszedł do mnie o produkcję, to też przyszedł do mnie jazzowy muzyk i mówi, słuchaj, chciałbym, żebyśmy wyprodukowali płytę. Ja mówię, Maciej, ale ja w życiu nie robiłem jazzu. I on mówi, i właśnie o to chodzi. Tak, więc tak, może absolutnie. To jest ten kierunek. To jest. W ogóle dałeś mi pomysł, Filip. Będzie trzeba zrobić jazz metal, naprawdę. To trzeba. No, wiesz, to jest trochę inny sposób też realizacji, inny sposób myślenia twojego, więc to się jak najbardziej może sprawdzić w wielu innych, wiesz, rozwiązaniach. Co bym się tak nie bronił. Powiem wam, kiedyś miałem anegdotę, kiedyś miałem sytuację, że przyszła do mnie, może znacie, pani Ada Krawczyk. Pani Ada Krawczyk miała taki hit weselny klimat, zarżnięta świnia, to pamiętam. Miała taki kawałek, no i żeby tam nagrać jakąś tam piosenkę, wokale chodziło do podkładów, oczywiście to było disco polo. Ja oczywiście kozak, no ach, disco polo, co to nie ja, prawda? No i dostałem referencję, że no mniej więcej chcielibyśmy, żeby nasza piosenka, bo też miałem to zmiksować, brzmiała mniej więcej tak. Jak ja to włączyłem, to jak mówię, odrzucając anturaż oczywiście, tak, którego mogę ja nie rozumieć oczywiście, jestem jakby wyrozumiały, ale było to tak piekielnie dobrze przygotowane pasmowo, to tak dynamicznie było zrobione, mówię, odrzucając anturaż, tam tekst i tak dalej, tak, ale z technicznego punktu widzenia to, co dostałem, było tak dobrze zrobione, że powiedziałem, przepraszam, ja tego nie jestem w stanie zrobić, nie umiem, po prostu. Tam dół po prostu był fenomenalnie zrobiony, subwoofer to mi po całym studiu mi subwoofer podskakiwał, nic nie buczało, pasmo ustawione, idealnie wszystko było, nie? Tak więc... Tak, bo są specjaliści od tego, zresztą tak, jeden z nich był u nas na serce, więc wiemy o co chodzi. Ogarnięte, trzeba to robić cały czas, trzeba nabroić dużo miksów, żeby gdzieś tam pomalutku się nauczyć pewnego, nie wiem, anturażu, jak tam ma wszystko działać. Nie? A każda porażka zbliża nas do sukcesu. Nie jedziemy dalej z pytaniami. Janko, czym różni się miksowanie metalu od na przykład miksu popu, jazzu czy EDM? Co jest ważne, na co trzeba zwracać większą uwagę? Janku, nie wiem, bo nie miksuję popu, jazzu i EDM-u. A to opowiedz o metalu po prostu. Co na pewno. W metalu jest tak, pójdźmy do taką drogą, że powiedzmy zespół jest przygotowany, wie co chce zrobić, wie jak chce to zrobić i tak dalej, że to nie jest jakby, nie wynika to ode mnie, tylko jakby od zespołu jakby cała sytuacja. To jest tak, że przede wszystkim w metalu pierwsze co robimy, to pierw musimy zapanować nad takim pewnym chaosem. Zaczynamy oczywiście od bębnów, które, no umówmy się, przy tych tempach bardzo szybkich, ekstremalnych, no one są bardzo mocno, bym powiedział, niekonsekwentne dynamicznie. Ja mówię, znam dosłownie kilka osób, które są w stanie ugrać to tam, co mają w głowie, powiedzmy. I nie wierzcie w te wszystkie YouTube'owe filmiki, jak tam jakiś pan gra, bo to wszystko jest przemontowane i to nie ma na to nawet patrzeć. W każdym razie pierwsze co, trzeba zapanować nad dynamiką.
jakby wiadomo, edycja edycją, ktoś gra lepiej, gorzej, równiej, krzywiej. Ja to też porównuję jakby grę na perkusji do charakteru pisma. Jak ktoś bas grze, to bas grze. Jak ktoś ma wyrobiony, taki, nie wiem, magisterski charakter pisma, ale jest on powtarzalny, to ma on swój urok. Więc trzeba umieć to oddzielić, tak? I jakby kiedy edytować, kiedy nie na przykład. Więc po pierwsze jest duża edycja, po drugie jest duża ingerencja w dynamikę takiego nagrania, takich bębnów. Jakby to, co dostajemy tuż po nagraniu, jest absolutnie innym produktem, aniżeli to, co się jakby znajduje finalnie na albumie. I tak jak właśnie tu, Chris, jak ty masz w jazzie, ty raczej starasz się uchwycić ten klimat, jakby starasz się wyciągnąć tą esencję z muzyka jak najlepszy sposób. A ja robię wszystko na odwrót. Ja właśnie zabijam to dynamicznie, bo robię z tego jakiś tam konkretny po prostu produkt, tak? To samo dzieje się z gitarami, czy to jest gitara nagrywana lewo-prawo, czy to są nagrywane nakładki, więc mamy dwie gitary po lewej stronie i dwie gitary po prawej stronie, żeby ta ściana gitara była gęstsza na przykład. Ten bas też nierzadko, mówię, jest traktowany bardzo głęboką kompresją. Na wokalach jest masa wysyłek z jakimiś efektami typu przester na przykład. Notorycznym jest u mnie na przykład, że na jednej wysyłce pracuje mi na wokalu, pracuje mi na maksa zgainowany przester i on pracuje cały czas na przykład, nie? I jakby to jest normalne. I mówię, no to jest jakby kwestia, po pierwsze zabijamy dynamikę, po drugie miks zespołu metalowego buduje się, tak myślę już producencko, podczas nagrania. On nie wynika z takiego naturalnego grania, jak, nie wiem, spotyka się zespół na próbie. Tak? Mhm. To jest dużo pracy takiej całej postprodukcji po prostu. To na pewno, jeśli chodzi o metal. Uwielbiam nasze takie subtelne tutaj takie igiełki w bok od Mikołaja. Przypomnijmy o tym konkursie, który właśnie wyświetlił na dole na pasku. Możesz od razu powiedzieć dwa słowa o tym, o Heinrich Concept, jak już jesteśmy przy tym temacie. O Heinrich Concept? Nie wiem, od czego zacząć. No, nie jestem marketingowo przygotowany do takich tutaj jakby referatów. No, generalnie bo też tu jest cztery takie pudełka mam dla was, słuchajcie. Sporo osób tutaj u was na kanale jest spoza, że tak powiem, mojej tej bańki, powiedzmy, Facebooków i kolegów i tak dalej. Mili państwo, no tutaj jako osoba pracująca na co dzień z dźwiękiem, parająca się gdzieś tam jakimś tutaj nagrywaniem tego wszystkiego, ja już od dawna sobie próbowałem stworzyć jakieś takie chałupniczo na początku swoje jakieś tak device'y, tam znane zdjęcie z widelcem jest i taśmą klejącą, które widzieliśmy wcześniej. Robiłem, o, jest, dzięki Mikołaju tutaj, i właśnie robiłem sobie takie rzeczy i w pewnym momencie mój serdeczny kolega, też muzyk de facto, namówił mnie na coś, co się nazywa druk 3D, zacząłem się interesować z racji tego, że na studiach miałem projektowanie 3D, było mi łatwiej i zacząłem robić te rzeczy po prostu. I tak jednemu koledze dałem, drugiemu, piątemu, dziesiątemu, fama poszła, że ja tak jeszcze robię i nawet nie wiem kiedy sprzedaję to. Sklep internetowy się już robi drugi rok. Ja niestety nie jestem dobry w te klocki, jeśli chodzi o te wszystkie e-commerce'y, więc na razie sprzedaję to po prostu za pośrednictwem mojej strony internetowej, profilu internetowego tam na Facebooku. I tyle, no i mówię, zapraszam wszystkich, tam na Facebooku wszystkie są te katalogi z dostępnymi wszystkimi produktami, można sobie klikać, patrzeć, pytać się, w miarę możliwości, jak jestem, to odpowiem na wszelkie pytania, no i jeżeli macie jakieś swoje projekty, które chcielibyście zrealizować, o ile nie są to jakieś projekty, nie wiem, karkołomne, bo miałem kilka zapytań z zagranicy o projektowanie wkładek do Neumannów, których się nie podjąłem, bez przesady już, aż taki dobry nie będę, to piszcie, pytajcie, bo dużo osób ostatnio mnie pyta o różne rzeczy dla rynku audio-wideo na przykład i robiłem różne rzeczy pod kamery na przykład, jakieś statywy, takie opcje. Na razie w to jeszcze w ogóle nie wchodzę, bo jest to dla mnie rzecz obca. Na razie skupiam się na tym, na czym pracuję ja codziennie, więc są to uchwyty po prostu mikrofonowe i różne device'y bardzo związane fajnie z nagraniem. Tak, fajnie. No właśnie dostaliśmy po prostu od ciebie. Bardzo dziękujemy. I musiałem kupić jakoś do was, nie? Nie, ja przyznaję, że w ogóle sam pomysł na rozwiązanie jest świetny, no bo to zaoszczędza naprawdę i statywów, no ten, wiesz, na dwa SM-y to już to jest genialne, tak? Wpinasz dwa mikrofony w jeden uchwyt. No to są piękne rozwiązania. Nie jest jakaś amerykańska tak naprawdę, ale jest to naprawdę bardzo użyteczne. No. Wiadomo, tak, też to można zrobić, ale po co robić to gafrą?
Dokładnie. Tak, czy też cztery takie komplety są dla Was. Znajdziecie informacje u nas na naszej stronie na Facebooku. W przyszłym tygodniu je rozlosujemy, zobaczymy, do kogo trafią. Jedziemy dalej z pytaniami. Krisu. Stanisław, najlepsze polskie studia, ulubiony wzmacniacz gitarowy, czyli dwa pytania. Najlepsze polskie studia według mnie, na pewno pytanie, co to znaczy najlepsze studio, tak? Jakby ja tutaj od razu powiem, ja nie jestem fanem studiów, jestem fanem ludzi, już to powtarzałem wielokrotnie, i są miejsca, które są wspaniałe, są mega doinwestowane, tylko że stoją puste, nikt tam nie nagrywa, więc studia chyba nie. Jeżeli miałbym na to pytanie odpowiedzieć, to bym powiedział kto? Ludzie, bo to ludzie nagrywają, uszy nagrywają, a nie mikrofony nagrywają. To powiedz kto? Więc, na pewno Hertz, czyli bracia Wiesławscy. Jest to studio, które od lat w Polsce funkcjonuje i jakby swoją całą renomę zdobyło na ogólnie pojętym metalu i niejako zbudowało, na to się mówi, na świecie polskie brzmienie. Jest taki fenomen jak polskie brzmienie metalu na świecie. Jest to praca ewidentnie Wojtka i Sławka i nie można im tego jakby zarzucić. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego podejścia. Jest taka opinia, że nagrania z Herta brzmią podobnie, ale mi się chyba wydaje, że to jest kwestia tego, że to zespoły nie mają na siebie pomysłu, a nie jest to kwestią, że Wojtek albo Sławek robią coś nie tak. To są świetni fachowcy, mają świetne, piękne, doinwestowane studio i jeśli chodzi o metal, to myślę, że jest to bezapelacyjnie numer jeden w Polsce. Jeśli chodzi jeszcze o studio, na pewno jest to Tarpine Records, jest to chyba w tym momencie najbardziej takie prestiżowe i doinwestowane studio w Polsce, też z fantastycznymi ludźmi, którzy tam zawiadują. Pozdrawiam kolegów. Jeśli chodzi o metal, na pewno też jest kolega Zed Zalewski, który pracuje w Zed Studio na południu Polski. W metalu, według mnie, oczywiście jest masa innych też miejsc, ale z takich rzeczy mówię, że to są rzeczy takie bardzo jakościowe i jakby co jest ważne w każdym chyba studiu nagraniowym, żeby rzeczy, które się wypuszcza, żeby ich jakość nie była taką amplitudą bardzo głęboką. Nie może być tak, że studia wychodzi coś fajnego, a za chwilę coś niefajnego i znowu fajnego, a niefajnego. Osoby, o których mówię, to są ludzie, którzy mają tą amplitudę bardzo malutką i raczej wszystko, co od nich wychodzi, jest jakościowe. Więc niech to będzie jako moją rekomendacją. To jest bardzo ważne. Ulubiony wzmacniacz gitarowy EVH albo 5150 Piwej. To są moje dwa ulubione wzmacniacze i nawet nie chce mi się tego tłumaczyć. Po prostu są najlepsze i koniec. Matias, żebyś wiedział, tak, tutaj kolorek piękny jest, tak. Wszystko wiemy. Tu jeszcze było fajne pytanie dotyczące wokali gdzieś chyba, o ile pamiętam, mignęło mi. Tak? Mikołaju, o właśnie, a jak nagrywasz wokal? Jakieś tipy? Jak nagrywam wokal, jakieś tipy? Mam taką zasadę, która mi się sprawdza, nie mówię, że ona musi być mądra albo nie, generalnie chłopy, mówię o takich wokalach powiedzmy krzyczanych, tak, bo pewnie o to chodzi tutaj w pytaniu, chłopy SM7B i właśnie sobie wymyśliłem tam też ten device między innymi, że właśnie mówię, tak, się pięknego mikrofonu, ma taką gąbkę straszną, która jest bardzo gruba ta gąbka i ja tutaj wymyśliłem taki device, że po prostu na tych tutaj dwóch zaczepach taki pop filtr po prostu zakładam sobie i tą gąbkę zdejmuję. Chodzi też o to, żeby często wokaliści, bo też różnie z tym jest oczywiście, nie chcą śpiewać z kija, tylko biorą mikrofon do ręki. No w przypadku, kiedy ja nie chcę tej gąbki używać, bo nie lubię jej, po prostu jej nie używam, no jest problem, że jak mają śpiewać z ręki, no to do czego mają śpiewać, jak nie ma gąbki? Więc właśnie po to ten pop filtr między innymi został stworzony, że on jest założony jakby na sztywno na mikrofonie. Do wokali SM7B mi się najlepiej sprawdza, z tego względu, no tutaj trzeba by wytłumaczyć, jakim mikrofonem jest SM7B. Nie używam do niego, do takich wokali pojemników, dlatego, że mi za bardzo syczą po prostu, w takim darciu japy, agresywnym, gdzie tak naprawdę, no to jest bardzo nienaturalne śpiewanie i też często jakby sam tekst, no jakby jego się interpretuje dopiero jak się ma wkładkę, się czyta ten tekst, dopiero mniej więcej można się zorientować, kiedy ten chłop tam drze się. To ten rodzaj śpiewania jakby do tego mikrofonu świetnie pasuje po prostu, bo ten mikrofon przyjmuje bardzo wysokie ciśnienie, dwa, nie sepleni i jest bardzo fajny w postprodukcji później. Dwa, bardzo świetnie kleje się z wysyłkami typu saturacja, typu przester, gdzie tego jest bardzo dużo po prostu.
i pojemnik od razu by gdzieś mi się smażył, siarczyłby i byłoby problemy, jakimś suti musiałbym się tam posiłkować innym deserem, żeby te tam szpilki wycinać wszystkie w tych wokalach. Jeśli chodzi o dziewczyny, to powiem szczerze, że no, nie ma dużo wokalistek dziewczyn w Polsce ryczących i powiem szczerze, że nie sprawdza mi się SM7B do dziewczyn, bo mają za małą emisję, mówię o tych, które nagrywałem oczywiście, mają za mały wygar po prostu z płuc. Ten mikrofon mimo wszystko potrzebuje no, takiego dużego ciśnienia, żeby ładnie zagrał. I tu wtedy używam po prostu zwykłego pojemnika i gdzieś tam postaram się po prostu trochę dalej ten pojemnik postawić, żeby odległość od mikrofonu mi trochę jakby, odległość jakby od źródła dźwięku mi trochę kompresował się ten dźwięk po prostu sam z siebie odległością. Tutaj trochę po prostu bardziej rozkręcam preamp, no jest trochę więcej tego jakby pokoju w tym wszystkim, ale w ten sposób mi się najlepiej nagrywa po prostu. Także dziewczyny pojemniki, chłopaki raczej SM7. Dodam, że Michael Jackson też używał głównie SM7, więc coś w tym mikrofonie jest. No ja go uwielbiam, to jest mój, ojej, ulubieniec. Okej, okay. Leszek, co sądzisz o blendowaniu sygnału direct gitary z emulacją razem z brzmieniem paczki z mikrofonem? To jest temat bardzo fajny, bo jakby łączymy dwa światy. Mikrofon nie da nam tego, co nam da nam impuls, a impuls nie da nam tego, co daje nam mikrofon. Generalnie mikrofon, jakby paczka, da nam ten taki specyficzny niski środek, wygar, poczucie takiego, tej potęgi w brzmieniu, czego absolutnie nie da impuls, bo impulsy w większości przypadków, i to się tyczy i symulacji takich typowo wirtualnych, i tych wszystkich modelerów takich hardware'owych typu Kemper, Fractal i tak dalej, mają problem z profilowaniem dołu pasma. One gdzieś tam się kończą w okolicach, powiedzmy, nie wiem, plus minus 100 herców i dalej już jest po prostu chaos, tam już dalej się dzieją cuda, a nierzadko chcemy, żeby troszkę niżej nam ta gitara zeszła, tym bardziej jak jest strojona w dropie, albo jak mamy tam, nie wiem, gitary 7-8-strunowe na przykład. I to nam daje mikrofon, ale z kolei, jeśli chodzi o góry, o ten top, jeśli chodzi w gitarach, to tutaj już rządzą bardziej impulsy i mikrofon, powiedzmy, gdzieś tam też jego charakterystyka się kończy i powyżej tej charakterystyki, no, różnie może być. W przypadku impulsów no jest jakby ten zakres troszkę większy. No i teraz blendując oba sygnały możemy coś bardzo fajnego sobie znaleźć, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której jakoś wszyscy zapominają. Chodzi o to, że jak w zależności od tego, jak mamy zrutowany nasz tutaj sygnał w studiu, tak? Czy to jest przez taki splitter, czy to jest przez jakiś tam, nie wiem, powiedzmy routing waszego interfejsu, tam, czy jakkolwiek macie to rozwiązane przez stół, to trzeba pamiętać, że sygnały z impulsu i z symulacji i sygnały z pieca z analogowego docierają do naszego komputera na nasz dysk w różnym czasie. W zależności od tego, jak macie ten system skonfigurowany, to będzie albo to będzie szybsze, albo to będzie szybsze. I teraz zawsze, ale to absolutnie zawsze muszą wystąpić jakieś fazowe tutaj niezgodności między sygnałem z impulsu, bo ten plugin, czy to jest, mówię, hardware'owe urządzenie, czy to jest plugin z komputera, on potrzebuje ileś tam czasu na to, żeby dany sygnał przeliczyć, żeby to po prostu mogło zagrać. I tutaj ja zawsze, bo robię oczywiście takie rzeczy, blenduję sobie często sygnały cyfrowe właśnie z symulacji z mikrofonem, ale zawsze później zapinam pluginy, które mi mają wyrównać fazę. Nie jest jakby powiedziane, że stuprocentowo muszę zawsze użyć tych pluginów, które fazę wyrównują, bo koniec końców gdzieś tam tą fazę sobie ustawiamy na ucho, po to, żeby ona taka była, jak sobie ustawiliśmy. I nierzadko się zdarzało, że nagle sobie tutaj tą fazę wyrównowałem już w sesji i się okazywało, że brzmienie, które ustawiłem pierwotnie, jest kompletnie inne, aniżeli to, które uzyskałem wynikowo, wyrównując fazy. Co z tego, że ta faza była wyrównana i była zgodna technicznie, jak mi się nie podobała artystycznie. To też jest bardzo ważne. Ale z reguły, jak się używa impulsów i paczek, to na pewno będą jakieś rozjazdy fazowe i już na dzień dobry ja proponuję, sugeruję, żeby już zapiąć sobie takie pluginy, które tą fazę wyrównują i wtedy to brzmienie starać się usłyszeć. Wtedy jakby sobie blendować ten sound właśnie z impulsu i z tego pieca. No i właśnie wybiła godzina 9. Co to znaczy? Bo ja nie wiem. To znaczy, że w zasadzie nasz kontrakt obejmował godzinę i właśnie nasz czas antenowy się skończył. On jest mega, po prostu zawsze jest za krótki. No ale co zrobić, no. Trzymamy się tego godzinnego formatu. Chris, ostatnie pytanie.
jak zwykle należy do ciebie. Ja tylko, bo widzę tu, wydaje mi się, że jest, mamy parę nowych twarzy tutaj, więc tak z mojej, dla mojej czystej ciekawości, jeżeli możecie, to ci, którzy są u nas pierwszy raz, dają jedynki na klawiaturze, a ci, co są drugi raz, albo trzeci, albo stały, dają dwójki i wtedy będziemy wiedzieć, kto jest tutaj nowy. Chris, twoje. No tak, dostałeś od nas, Filip, Dekalog, producenta, który jest takim tworem Grzesia i moim, i w sumie Mikołaja też na pewno, na temat produkcji muzyki. I chciałem, w sumie moje pytanie jest takie, czy jak widzisz to w kontekście produkcji metalu? Czy to się ma do tego kompletnie tak samo? Czy są jakieś rzeczy, na przykład, o których ty byś, które ty byś zasugerował, powinny być inne w takim materiale? Wiesz co, czytałem Dekalog i zastanawiałem się, jak na to pytanie ci odpowiem, bo wiedziałem, że je zadasz. Powiem tak, chyba każda muzyka, jakby ona nie była, jakby to jest muzyka, jest to jakiś tam wyraz artystyczny, może jednym się podoba, drugim się może nie podobać, to jest kwestia gustu, ale mimo wszystko jakby ten proces od jakby powstania, od pomysłu do tej pełnej realizacji, myślę, że przebiega w bardzo podobny sposób w każdym gatunku tak naprawdę, czy tam są zaangażowani ludzie z zewnątrz, to jest kwestia typowo wewnątrz zespołu. Myślę, że ten cały proces, który tam opisaliście, no to jest tak, to są rzeczy, o których my tutaj metalowcy z kolegami, ja ze swoimi kolegami metalowcami, często rozmawiam i poruszamy dokładnie te same podpunkty, te same zagadnienia, może nie tej samej kolejności, może nie w ten sam sposób o tym mówimy, ale ogólny zarys jest zawsze taki sam, tak? Jakby jedno z drugiego wynika. Bardzo ważne jest w waszym dekalogu to, że tam jest wypunktowane po kolei, co ma być. Ja też to tłumaczę wszystkim, że te etapy, one nie powinny się przenikać. Dla mnie przynajmniej, ja tak o tym sądzę. Jeżeli jest produkcja, to jest produkcja. Jeżeli jest aranżacja, ale po aranżacji nie mamy od razu miksu, tylko po aranżacji są kolejne etapy po kolei do celu. I tak samo jak jest nagrywanie, to po nagraniu nie jest od razu mastering, tylko mamy miks. I jakby często, bo też dostaję dużo do oceny jakichś nagrań od jakichś tam młodszych ode mnie realizatorów, którzy tam próbują coś zrobić, albo od osób, które tam próbują po prostu hobbystycznie coś tam zrobić i tam ewidentnie widać, że ktoś jakby za bardzo poszedł już do przodu, a nie zadbał o te rzeczy, które jakby są ważne na wcześniejszych etapach. Ale tak reasumując wszelkie dekalogi, to ja to wiem, wy to wiecie i wszyscy, którzy nas oglądają, też to wiedzą, że ludzie mają ogólnie z tymi dekalogami problem. Jakie by te dekalogi nie były, to nikt ich nie przestrzega niestety. Tak to działa. Trochę tak, natomiast myśmy też tworząc go zauważyli potrzebę właśnie takiego usystematyzowania tego, bo zresztą no, to też no, z praktyki na pewno wiesz, że jeżeli któryś z elementów opuścisz, to potem jest zazwyczaj problem. Tak? Jeżeli utykasz gdzieś w miksie, to się okazuje, że utknąłeś nie dlatego, że nie potrafisz zrobić miksu, tylko dlatego, że jest A, źle zrobione aranż, B, źle nagrane, C, D i E. I trochę ten dekalog właśnie jest po to, żeby jakby ludziom powiedzieć, że jeżeli pójdziesz po kolei, po punktach, wtedy nie ma problemu z kolejnymi etapami, nie? Dokładnie. Ale masz rację, tak, nie czytamy dekalogów. No i że basistę trzeba po prostu wymienić czasami. A trzeba teraz basistę. No, perkusistę. Ja akurat jestem, ludzie uważają mnie za jakiegoś miłego gościa, ale nie znam osoby, która więcej wyrzuciła ludzi z zespołów niż ja. Osobiście powymieniałem. No, jestem bezlitosny. Nie będę się zdawał, też bywało trzewie i różne tam sytuacje się działy w studiu. Wiesz, oczywiście, że tak. Filip, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Widzę tutaj sporo jedynek jeszcze, więc wszystkie jedynki zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Tak. Wszystkich oczywiście zapraszamy do zasubskrybowania kanału Filipa. Oglądajcie, bo tam też jest bardzo dużo fajnej, merytorycznej wiedzy. Tak. Umi chłopak, jak się dzisiaj przyznał. Tak. Także zasubskrybujcie, dajcie nam też feedback, jeżeli wam się podobał program, w komentarzach. Program oglądaliście dzięki Sadowski Music Group, upton.pl jak zwykle. Nasz konkurs trwa, znajdziecie na, jeszcze raz pokażę, na naszym Facebooku, znajdziecie wszystkie informacje. Widzimy się za tydzień. Na zdrowie, panowie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. We'll be right back.
Witamy Was wszystkich. Witamy. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy próbować w ogóle robić to trochę bardziej profesjonalnie, więc zaczynamy od subskrypcji. Prosimy Was uprzejmie, usilnie, subskrybujcie. Tak, dzwonku. Zasubskrybujcie, jakie to jest trudne słowo. Zadzwonkujcie, tak. Skomentujcie, udostępnie. I zlajkujcie. I zlajkujcie. Ten czas Mikołaj sprząta. Oj, przepraszamy, Mikołaj. Tak, oj, podnieś nogi. Dawaj. Tak, również nogi, tak, o jest. A ja mam tu organki. Ale możemy przerwać. A, półtora metra za nami, okej. Okay. Nie zapisałeś, witamy. Grzesiu powiedział, żebym zapisywał wszystko, rozpisał sobie cały plan dzisiejszego spotkania, no to tak to zrobiłem, mam kolory, wszystko będę podkreślał, żebyśmy się nie pomylili. Tak jest. Może za 10-setnym odcinkiem nam to wyjdzie dobrze. Dokładnie. O. Traktorzysta. Traktorzysta, tak. I od tego jest właśnie producent. No właśnie. I od tego właśnie jest producent. Czyli my. To jak ja do tego podchodzę, to jest bardzo edukacyjnie. No to skoro tak, to okej. Okay.